Dzień dobry Państwu, witajcie. To drugie śniadanie Mellera, odcinek numer 20 i zarazem ostatni z tego pierwszego sezonu po kilku miesiącach przygód. Dziękuję bardzo za towarzyszenie poprzez oglądanie i zwłaszcza dziękuję tym, którzy wpłacali na zrzutce, dzięki czemu mogłem program robić. Wrócę niechybnie, natomiast po prostu doba ma 24 godziny, więc teraz muszę napisać, znaczy muszę, chcę napisać książkę, czyli nową powieść. Termin już przewaliłem, w związku z czym skupiam się teraz na tym. Natomiast na kanale co jakiś czas coś będzie się pojawiać, ale nie w formule drugiego śniadania, czyli pewnie bardziej rozmów jeden na jeden, to będę informować. Też oczywiście poinformuję, kiedy drugie śniadanie wróci z przytupem, a na ten 20 odcinek specjalny skład Magda Rigamonti i nie mogę się powstrzymać, to jest silniejsze ode mnie i człowiek podający się za księdza, jak to w prawicowych mediach Kazimierz Sowa jest przedstawiony. Za dużo czytasz tych prawicowych mediów. Wiesz co, to jest troszeczkę jak... Dzień dobry. Jak to mówi John Malkovich do Michelle Pfeiffer w Niebezpiecznych Związkach, to silniejsze ode mnie silniejsze po prostu. Ode mnie. To jest taka, wiesz, każdy... Jest, po angielsku to guilty pleasure. Guilty tak? Pleasure, tak. Tak, tak, to mam. Dobra. I wydaje mi się, że to jest... Tak, to jest w zasadzie pretekst naszego spotkania, czyli twoja książka Kazek, która właśnie wyszła, jak to mówią, do nabycia w najlepszych księgarniach. Niewierni, wierni, rozmowy o prawdziwym kościele, kilkanaście rozmów z bardzo różnymi ludźmi, to zaraz powiesz. I tak się śmiesznie, nieśmiesznie składało. Spytałem się, czy będziesz miał czas spać. Miałeś czas spać. Tak się zastanawiałem, kurczę, żeby dobrać tu jakiegoś takiego kościołożercę, antyklerykała, takiego, żeby coś się zadziało. Mówisz, masz Magda Rigamonti, oczywiste. Ja jestem typową kościołożerczynią. Mówi ci o tym, co miałem... Łagodności. Mówi ci o tym, co miałem w główce mojej... Uczciwości subtelnej. Zaraz dzwoniłem, a tu się okazało, że w ogóle, wiesz, ty prowadzisz spotkanie z Kazikiem, w związku z czym już to pięknie. Ale teraz zupełnie już poważnie sobie powiedz, przedstaw Państwu. W ogóle historia tej książki trochę jakby nie współgra z tym, co czytelnik dostaje. Dlaczego? Ponieważ to są rozmowy, 16 rozmów, które ma, każda z nich ma pewną oś tematyczną. Podejmuje jakiś problem Kościoła w tych ostatnich latach, ale bo ja się rzeczywiście skupiam na tym, co się z Kościołem stało i też co się stało, że tak powiem, na tle różnych problemów, którymi przeżywa Kościół z Polską, z polskim społeczeństwem, z nami wszystkimi. To jest książka miała powstać najpierw jako zbiór publicystyki. I powiem szczerze, nawet już miałem wymyślony tytuł Kościół pod wezwaniem PiS, no więc musicie przyznać, bardzo efektowny. Od razu by się na pewno dobrze sprzedawał. Kościołożerca. Sprzedawałby się dobrze w owych ulubionych przez ciebie mediach prawicowych. Wszyscy by już wiedzieli, o czym jest książka, zanim by ją przeczytali. Jedna z rozmów zresztą taki tytuł nosi, bo to jest rozmowa z Tomkiem Terlikowskim, kiedy rozmawiamy o tym, jak Episkopat Polski zareagował, czy biskupi szerzej, księża, jak zareagowali na dobrą zmianę, jak to kształtuje też ich myślenie, ich sposób oceniania rzeczywistości w Polsce, ich aktywność też taką publiczną. Ale ostatecznie z wydawnictwem doszliśmy do wniosku, że ciekawsze też dla czytelnika będzie, jeśli będę rozmawiał z ludźmi, których większość tych rozmówców znają, chociaż nie wszystkich, których też cenię za jakby pewną ich refleksję na temat tego, co się dzieje w Polsce. I tak powstała Niewierni Wierni, czyli takie rozmowy, które pokazują Kościół w ostatnich latach, ale niekoniecznie to jest zawężone do czasów w ostatnich 8 lat, czyli rządów PiS. Często wychodzimy, czy patrzymy na pewne zjawiska w szerszej perspektywie, jak z Cezarem Michalskim i Agatą Robson, kiedy zastanawiamy się w ogóle, jakie funkcje pełni religia jako czynnik życia społecznego, politycznego, publicznego. I to jest, myślę, dosyć ciekawe. Ale dotykamy też takich konkretnych rzeczy, czyli języka, którym się Kościół posługuje w stosunku do problemów, które stają przed nim, od pedofilii po na przykład też problem uchodźców. To zresztą nawiasem mówiąc, to jest jedyna rzecz, która tak ewidentnie pokazuje, że nie zawsze funkcja państwa i Kościoła to tu idzie pod rękę. Tak jakby się nikomu wydawało, że za PiS-u to już tylko Kościół, prawda, pod rękę z państwem i hulaj dusza w uściskach w takim jakimś, prawda, stuporze sobie żyją. No nie, to,
tu akurat było bardzo ostro i to pokazujemy też na konkretnych przykładach, jak ta polityka z jednej strony, czy wizja rozwiązania problemu uchodźczego przez Kościół została zastopowana, zatrzymana i wręcz została w pewnym sensie, no Kościół został po prostu, mówiąc brutalnie, tutaj odsunięty od głosu. Znaczy w kilku przypadkach próbował zabierać głos, próbował, pojawiał się ze swoimi propozycjami, zderzył się ze ścianą. To jest książka, która jest subiektywna i dlatego, kiedy ktoś zarzuca mi, a tutaj nie widzisz wielu innych tam czynników, ja mówię, dobrze, no słuchajcie, super, fajnie. Ja wiem, że są też takie inne przejawy aktywności Kościoła, ludzi Kościoła. O wielu zresztą z nich, wiele z nich sygnalizujemy, ale to jest dlatego subiektywne, że ja bym chciał kiedyś przeczytać może jakiś zbiór innych wywiadów, rozmów, gdzie ktoś by mnie przekonał, że kazania arcybiskupa Jędraszewskiego nawracają gejów i lesbijki, że model stosunków państwo-kościół wypracowany do perfekcji przez PiS jest najlepszym modelem. Przyjeżdżają tutaj eksperci z całego świata i mówią, my to chcemy zrobić u nas, w Niemczech, Francji, nie wiem, w Ameryce Południowej, gdzieś tam. Chciałbym przeczytać, że wszystkie kazania biskupów tłumaczą prawdy wiary i kiedy ludzie przychodzą w Boże Narodzenie, Wielkanoc czy na Boże Ciało, to spotykają się z przekazem Słowa Bożego, a nie z tym, że biskup wymyśla historię Polska, przepraszam, ulica i zagranica, kiedy mówi o śmierci Jezusa i mówi, a dzisiaj też ulica i zagranica dyktuje nam warunki. I tak dalej, i tak dalej. Więc ten subiektywizm jest absolutnie zamierzony. Jeśli ktoś kiedyś przekona mnie do tego, że było inaczej, chętnie się z tym zapoznam. Na razie ta diagnoza, bo tutaj kilka osób, które czytało tą książkę, to też mówi, że ona jest trochę takim rodzajem diagnozy. Ta diagnoza nie wygląda dla Kościoła. No, diagnoza Kościoła na krawędzi, bo to ksiądz Kazimierz tak delikatnie, takimi ogólnikami, a to jest diagnoza Kościoła na krawędzi. Te rozmowy to są opowieści o tym, że to jest rzeczywiście ogromny problem, a w zasadzie wiele problemów, które trawią polski Kościół. I tak chyba też można czytać subiektywnie tę książkę. O, wiesz co, to pierwszą w ogóle rozmową, którą do tej książki zrobiłem, była rozmowa z Moniką Białkowską, która jest dziennikarką pracującą w katolickim tygodniku, ale prowadzącą też taki program internetowy Reportaż z Wycinków Świata. Ona przez kilka miesięcy w tamtym roku i teraz też wróciła do tego, analizowała tak zwane syntezy synodalne, czyli dokumenty, które były wypracowane w ubiegłym roku przez parafię i diecezję w Polsce, ale też i na świecie, które mówiły o tym, jaki jest stan Kościoła. Jak myśmy to wszystko poustawiali sobie właśnie tak problematycznie, o czym jest mowa, o czym nie ma mowy i po pierwsze przeczytali też wspólnie te syntezy synodalne z różnych diecezji w Polsce, to wyszło, że nagle ten lukrowany taki obraz Kościoła, że my jesteśmy tutaj silni, zwarci, gotowi i my tu zbawimy świat, jak chce premier Morawiecki też jest o tym, będziemy rechrystianizować Europę. Nagle się okazało, że my się musimy zabrać za siebie i to im szybciej, tym lepiej, bo pacjent, ja tutaj zażartowałem. No ja na przykład? Nie. Monika Białkowska, jeśli ja jestem tam jakimś lekarzem, takim domorosłym felczerem, to Białkowska jest profesorem patomorfologiem, który się zajmuje tym organizmem i mówi, no tam już jest tak dużo ognisk choroby, że tylko ostra reakcja, więc no, trochę będzie bolało. Świetne badania się ukazały w zeszłym roku, na początku zeszłego roku. Michał Fedorowicz, czyli do niedawna apostołowie opinii, czyli badacze internetu, i te badania pokazały, że Kościół jako instytucja w porównaniu do wszystkich innych instytucji w Polsce jest w największym kryzysie i ma największe kłopoty. I to są obszerne, wielkie badania. I o tym też jest ta książka, księdza Kaszku. Tam też jest o jednych badaniach, które zostały niedawno zrealizowane przez z kolei ludzi związanych z KIH-em warszawskim. Też są ciekawe. No to też zauważcie, że te badania powstają, że ludzi interesuje stan Kościoła, że chcą wiedzieć, do jakiej instytucji należą, albo jeśli nie są w tej instytucji, to jakie ta instytucja ma wpływy i polityczne, i społeczne. Moje pytanie a propos takiego podejścia, jak ty masz, Kazik. Dziwne skojarzenie mi przyszło do głowy.
Starsi będą widzieli, o czym mówię, młodsi wyjaśniam. Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedyś jak była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, była już Solidarność i pojawiły się tam struktury poziome bodaj w partii. Znaczy tacy, no jednak mimo wszystko idealiści w tym PZPR-ze, którzy chcieli jakoś ten PZPR ratować. Oczywiście też szlak wszystko trafił, bo już szło nowe, czyli Solidarność, tam stan wojenny. Chociaż pamiętasz, że jeszcze w wyborach 4 czerwca na te niektórych z tych te poziomki, tak. To jeszcze próbowała ich Solidarność przeciągnąć na swoją stronę. Tak, ale może porównanie daleko sięgające, ale czy chodzi mi o to, czy wiesz, czy sprawy nie zaszły tak daleko też w naszym kraju, to znaczy z jednej strony przez takich ludzi, jak na przykład wspomniany przez ciebie Jędraszewski, przez Kościół strasznie upolityczniony, zarówno w sensie upolitycznienia pisowskiego, jak i radykalizmu takiego religijnego, że już nie ma miejsca dla takich ludzi jak ty. Znaczy, zawsze będzie dla ciebie miejsce w moim sercu. Dziękuję. I przy moim stole, ale wiesz, o co mi chodzi. W sensie takiego rodzaju kościoła, że już idzie w jedną stronę bardzo twardy antyklerykalizm, który jest reakcją na to, co się działo. No i jakby każde kolejne wydarzenie, na przykład w rodzaju strajku kobiet, powoduje, że tej przestrzeni na kościół, który ty byś chciał mieć, no znika. No, że to zaczyna być jakaś spacer po linie. Niewiernie to też są rozmowy z ludźmi, którzy nie deklarują się jako katolicy, albo w ogóle są osobami niewierzącymi, albo odeszli od kościoła, tylko jest jeden ksiądz, czyli ksiądz Andrzej Kobyliński, etyk i filozof, socjolog z UKSW, który patrzy bardziej od strony takiej, powiedziałbym, naukowej na pewne zjawiska. Ale masz rację, że kiedy dzisiaj dyskutujemy tak też wewnętrznie, to bardzo często jest tak, że wielu moich na przykład kolegów księży trochę reaguje emocjonalnie, to znaczy tu za chwilę przyjdą te bojówki antyklerykalne, będą nas tam prześladować. No, nic takiego się nie zdarzy. Najgorsze, co was może czekać, mówię, to to, że w ogóle nie będzie się nikt tobą interesował. Ale też nikt tobą się nie będzie interesował też w tym znaczeniu, czy masz cokolwiek do powiedzenia. Jeśli coś dzisiaj Kościołowi grozi, to nie to, czy tam jest ten, bo spór jakiś między górą, dołem na pewno jakiś jest. Mam wrażenie, że też coraz częściej niektórzy, przynajmniej biskupi, zaczynają patrzeć na to trochę inaczej, to znaczy, no, że to jest jakieś wyzwanie, które stoi przed nami. Natomiast największym problemem, jaki Kościół polski czeka, to jest totalna obojętność na Kościół, na jego rolę i na jego miejsce i po prostu panowie, bawicie się, nas to nie interesuje. Myślę, że to będzie jakiś moment, który bardziej niż różnego rodzaju skandale czy trudne tematy zaczęły się Kościoła. No tak, no, ale mówi to ksiądz katolicki Kościoła katolickiego wielebny, ksiądz Kazimierz Sowa, i te słowa są naprawdę gorzkie i to są słowa, które przerażają, jak będą słuchać tego ludzie, którzy są w tym Kościele i się też o ten Kościół martwią, tak jak ksiądz Kazek, to jest jakaś straszna, ostateczna diagnoza tak naprawdę. Tylko ja chcę wrócić do tego, bo my mówimy tu Kościół pisowski, tu ksiądz Kazimierz mówił o tym, że chciał taką książkę robić o Kościele, co PiS zrobił z tym Kościołem de facto. Ale ja sobie przypominam, zresztą uważam, że znakomitą rozmowę naszą, która jest w cyklu Rzeczpospolita Kościelna, ona jest ciągle do wysłuchania w Tokach FM-ie. Proszę posłuchać, proszę Państwa. To się nazywa autopromocja, ale ksiądz Kazik mówił tam naprawdę ważne rzeczy, bo ksiądz Kazik wcale... Ksiądz Kazek nie jest księdzem niepolitycznym. Ksiądz Kazek jest księdzem politycznym. Nazywany był kapelanem Platformy, nazywany był ojcem Młotem Tuska, ojcem Rzymkiem. Ja cierpiał, płakał, kiedy Komorowski... Nie płakałem, ale powiedziałem, że no cóż, no, płakał, cierpiał, kiedy Komorowski przegrał. To nie przecież Pospolitej Kościelnej, to w innym wywiadzie. My tak sobie wywiadujemy trochę, no właśnie, wywiadujemy. Ale ta rozmowa w Radiu Tok FM jest taką historią przytulenia polityki i Kościoła. I ksiądz Kazek tę historię zna. Historię jak był wyścig, kto pierwszy, Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, dobiegnie do Jana Pawła II. Uwaga, kto dobiegnie. Kto Platforma. Ale w jakim sensie dosłownym, kto dosłownie. Nie Platforma. Ten wyścig wspaniale opisywany. No to jest. Wiesz co, to były czasy, początek lat 2000, kiedy wszystkim politykom wydawało się, że Kościół jest instytucją, czy pewnego rodzaju takim mostem, przez który musisz przejść,
jeśli chcesz zdobyć jakąkolwiek władzę i mieć autoryzację swojego... A to mówi świetnie o tym Kwasiński. No, gdyby nie Jan Paweł II, prawda? Gdyby nie Ojciec tak, Święty... Jeszcze Miller Kwaśniewski, to też jest to ciekawe. Byśmy do Unii Europejskiej nie weszli, bo jak jeździli i lobbowali za Unią Europejską, zanim Jan Paweł II powiedział święte słowa o Unii jakiej? Polsko-litewskiej? Znaczy tak, od Unii Lubelskiej. Jak się czasy zmieniły, że ty mówisz Aleksander Kwaśniewski, a ja się uśmiecham. Ale to po prostu... Na wspomnienie no tak, tego człowieka, znaczy tak. Nie wspomnienie, niech nam żyje długo. To ale... byli obrzucani jajkami, a kiedy Jan Paweł II powiedział, trzeba do Unii wchodzić, to wszystko się zmieniło, czyli dzięki Kościołowi. Ale wtedy, bo to dla mnie ta rozmowa była taka dość przełomowa w myśleniu o relacjach państwo-Kościół i myśleniu o tym, kto rzeczywiście nami rządzi, nie teraz od 2015-16 roku, tylko kto nami rządzi od 89 roku de facto. I pamiętam, jak ksiądz Sowa powiedział mi o, zresztą potem potwierdził to Marcinkiewicz i kilku innych polityków, miał być popis, pamiętamy? Tak, miał być popis, 2005 rok, chłopaki się jednak nie chcieli dogadać, ale postanowili pojechać na mediację. I dokąd pojechali? Do arcybiskup Głocłowski do Gdańska, a tam z jednej strony Jarosław Kaczyński, Marcinkiewicz, z drugiej strony Donald Tusk, Rokita. A pamiętasz, jak ci wspominałem teraz, wtedy moją rozmowę, jak zadzwoniła Franka Gialsoldati z dziennikarka włoska z Il Messaggero, która nie chciała wierzyć, że coś takiego w Polsce się dzieje, 2005 rok jesień. Ja jej z entuzjazmem zacząłem opowiadać, że tu, Franka, Gocłowski, to taki człowiek, a ona mi powiedziała, czy ty siebie słuchasz? Znaczy, wy robicie jakiś rząd i zakładacie go u biskupa na plebanii, czy wy tam macie w Polsce i to było w głowie, 18 lat czy wy temu, macie panie redaktorze. W Polsce dobrze poukładane w głowie? To był taki moment pierwszy, kiedy powiem wam szczerze, mnie się też wtedy nagle, pamiętam tą rozmowę, akurat gdzieś jechałem i nagle sobie po zakończeniu mówię zaraz, a jednak Franka ma rację, tak? Znaczy, hello. Znaczy, jeśli jaki mają biskup, interes, jaki rząd? Jeśli mają interes politycy z partii A i partii B, to niech sobie robią te targi polityczne gdziekolwiek. Jeśli dojdą do wniosku, wtedy zresztą już wiele wskazywało, że nie dojdą wspólnego jakiegoś, do jakiegoś wspólnego projektu. To niech to zakomunikują w Sejmie, gdziekolwiek, w jakimś miejscu, które uznają za stosowne. Wyjechać do biskupa, znaczy to jest, już nie mówiąc o tym, że to było właśnie trochę instrumentalne, potem słyszałem z jednej i z drugiej strony zresztą, że to chodziło o to, że biskup był zatroskany, zresztą świetny człowiek, święty człowiek Gosłowski, zatroskany o Polskę i chciał takim rzutem na taśmie jednak, żeby, bo on wiedział, że jak oni nie ojciec pójdą razem, też jest to oni się pogryzą, zaczną na siebie nie tylko warczeć, ale skakać sobie ojciec ryzyk księży Kazimierzu też jest zatroskany o Polskę, arcybiskup Jędraszewski też, jak jest zatroskany o Polskę, dostaje za to odznaczenia od prezydenta Dudy i wielu no, innych. Mam w Krakowie lekkie rozczarowanie, że jednak nie orzeł biały. Nie ale orzeł biały, już, no panie właśnie. Prezydencie... Trudno. A mi za to on dostał? Znaczy, ja za to, że jest 50 lat księdzem, bo dostał w dniu. A nie, ale tam jest, dokładne wyjaśnienie, za co on dostał. Za działalność duszpasterską. Za działalność duszpasterską i troskę o Polskę. I troskę o Polskę. Tam jest to w tym uzasadnieniu. Ja też się troszczę o Polskę. Ale wiesz co, ale tobie Marcin nie dadzą. Chociaż kilku dziennikarzy dostało. A ja byłem kiedyś na liście, zostałem skreślony. Naprawdę. To była ta słynna lista, gdzie trzech innych zostało wyróżnione. Nie, to wiesz, było ten... Za NZS-u pewnie ten. Za NZS? Ale to nie ty jeden, Tomek Arabski, który potem był ministrem, też został skreślony. Byłem na liście i w ostatniej chwili skreślili, a dali order jakimś takim, który się nie pamiętają, że działa. Nie! Okej. Ale tam. Dobra. Wyjaśnijmy tutaj wszystkim. Niezależne Zrzeszenie Studentów. I kto jest dowartościowany jakimś odznaczeniem albo legitymacją działacza opozycji niepodległościowej, to może jeździć za darmo tramwajami i dostaje 400 zł miesięcznie. Ale by śmiał. No, to Marcin jednak musi kasować. I chwała. Tak, no, zobaczymy. Jeszcze mam zamiar trochę pożyć, wiesz. Dobrze, wracając. No i czyli tak, mamy ten rok 2005. Minęło 18 lat. Ale wcześniej polecieli do papieża. No ale to wcześniej polecieli tak, do papieża, wyścig, tak, bo się założyli. No, założyli. Nie założyli się, ale oba środowiska się bardzo starały i szczerze mówiąc nie wiem, jak to się stało, że
To był albo 2003, albo 2004. Nawet ktoś ostatnio wspominał z Platformersów takiej starej ekipy, jakieś to cudowne czasy były. Partia no Hadec, i wtedy... wtedy jeszcze. I rzeczywiście tak się złożyło, że nagle okazuje się, dostaję informację od jednego z biskupów, że żeby jakoś tą grupą tam się zająć. Jaką grupą? Wierzcie mi, nie wiedziałem. Czyli kapelan Platformy nie wiedział. Nie, w ogóle nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że Platforma taka partia powstała, ale nic więcej. No, trochę ludzi tam może znałem, ale wiecie, to ci ludzie są dzisiaj od prawa do lewa. I się okazuje, że oni mają mieć jakąś audiencję u papieża. No i była ta audiencja, kilka osób, znaczy cała, no 40, może 50 osób, a tam z tej 50-tki chyba około 10 może miało tak zwane bacio amano, czyli podejście do papieża. Czyli kto? Donald Tusk? Kto jeszcze? Donald Tusk ze swoją małżonką, zresztą wtedy poznałem też panią Małgosię, bardzo miłą osobę. Andrzej Olechowski, Płażyński, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Boże, jaki skład. Wydaje mi się, no właśnie, że chyba, tego zapytała. Wydaje mi się, że chyba Piskorski. I potem była historia taka, że miał podejść jeszcze Jan Maria Rokita, o którym w tym Watykanie wszyscy wiedzieli, że ma być Rokita. To było niesamowite. Nie wiem dlaczego, ale każdy się pytał, takim tam Rokita przyjedzie z Krakowa. Właśnie, z Krakowa. Chodziło o to, że z Krakowa. I jest historia taka, że nagle jest jakieś zamieszanie, bo ma być sam Rokita, on jest z żoną, pani Nelly się obraża, interwencja, ktoś mnie tam wysyła, idź tam powiedz, żeby tutaj nie robili cyrków. No że trudno, jakieś wymogi są takie, że tam nikt, chyba poza właśnie panią Małgosią, to nikt tam nie podchodzi z żonami. Koniec końców to się skończyło tym, że on oczywiście przyszedł i to też mi to pokazało taki obraz, bo oczywiście papież nie wiedział, z kim się do końca spotykać. Znaczy wiedział tylko tyle, że... Że z Rokitą. Że z Rokitą. Oczywiście. To dziwisz. Ówczesny biskup Dziwisz. Ale była historia taka, że biskup Dziwisz, który no, znał mnie, wiadomo, Kraków, mówi: stań tu, stań i będziesz mi mówił, a ja papieżowi, kto tu przychodzi, bo to przecież nie wiadomo, kto tu przychodzi. No więc na zasadzie takiej super śmieszna historyjka, zbliża się ktoś i no to nazwisko. No nic tam specjalnie mówi, Dziwisz się odwraca do mnie i mówi: ale kto to jest? No ja mówię: no przewodniczący, no tam najważniejszy w tej partii. On mówi: a on to kim? Kim to on ma być? Ja mówię: no nie wiem. I Dziwisz się odwraca do papieża i mówi: to idzie ten Tusk, przewodniczący, on ma być premierem, prezydentem albo jakimś innym ważnym ministrem. Wróżbita. No właśnie, prawie wróżbita. Dobre. No ale ja przypomniałam to po to, żebyśmy mieli wszyscy świadomość, że to nie PiS zaczął się kolegować z Kościołem, to nie PiS zaczął uprawiać taką politykę, z której wynika, że mamy tak naprawdę inną władzę, władzę kościelną, i to władza kościelna, my też machamy, władza kościelna jest chyba najsilniejszą władzą teraz. Ale księże Kasku, to jest już tak, że wymoszczono temu Kościołowi przez lata. Poczekajcie, a ja chcę się tego słowa, że PiS zniewolił Kościół. Chciałem właśnie postawić znak zapytania, czy. To znaczy, a może to jest, być może to nie stoi w sprzeczności z jednym drugim, że po prostu PiS jest najbliższy DNA polskiego katolicyzmu. Powiedział to w 2017 roku w wywiadzie arcybiskup Marek Jędraszewski, kiedy dziennikarz go zapytał, czy powiedział to, że właśnie, że Kościół się zapisał do PiSu, a arcybiskup Jędraszewski powiedział: nie. PiS zapisał się do Kościoła. To jest tak, że PiS jest wyrazicielem idei, nauki i tak dalej, i zrobił taką egzegezę, że to jest prawie że partia katolicka. No, w katolickiej nauce społecznej, czyli w nauczaniu Kościoła, nie ma czegoś takiego jak partia katolicka. Może być chadecka, czyli odwołująca się do pewnych wartości chrześcijańskich. Nie ma partii katolickiej, nie ma partii wyznaniowej. Ale masz rację, bo z kolei też o tym mówimy w jednej z rozmów. Obecna pani prezes CBOS-u, czyli pani Grabowska, bo tak, pani profesor Grabowska, mówi o tym, że jest takie postrzeganie, kiedy oni badają respondentów, to jest takie postrzeganie, że katolik głosuje na PiS. No, na szczęście nie każdy. Ale jest takie postrzeganie stereotypowe. Jak wiemy, ksiądz Kazimierz Sowa nie głosuje na PiS. No, to prawda. Prawda? To właśnie.
Wiesz, no bo ja też czytałem takie badania, nie poprawcie mnie, no wiecie to lepiej, na przykład badanie duchowieństwa, zwłaszcza tego młodszego, że to jest jeszcze, że tak powiem, że większe, to jest jeszcze tak bardziej na prawo i narodowo ja odpisu. Ja to muszę powiedzieć, świetne badania się ukazały profesora, księdza profesora z UKSW. Kobylińskiego. Nie Kobylińskiego, nie, zaraz na P, zaraz mi się przypomni, on badał seminarzystów. Ksiądz profesor Pawlina. I on zbadał seminarzystów dwa lata temu na jak, ich sympatie polityczne, na kogo chcą głosować. Kto ich... Na ONR-u, coś takiego tam? Konfederacja. O to chodzi? 68% seminarzystów, czyli chłopaków w wieku 19, 24, 25 lat, wybiera Konfederację. No, rzeczywiście chyba coś Kościele jest na Polski. Rzeczy, że... A najzabawniejsze to jest kolejne badanie, że Konfederacja, zwłaszcza w młodych rocznikach, ma najbardziej świecki elektorat w Polsce, bardziej nawet niż Lewica. No ale też musimy pamiętać, że coraz mniej tych seminarzystów. W niektórych seminariach jeden, dwóch, trzech, czterech, a niektóre seminaria się po prostu zamykają, bo nie mają studentów. Z tych badań wychodziło trochę więcej takich rzeczy, które... Takich, myślałam, że więcej niż 68. Nie, takich przesłań, które trochę są, powiedziałbym, no, bardzo poważnym problemem, który może rzutować na przyszłość Kościoła w Polsce, bo jednak to będą przyszli księża. To znaczy, sympatie polityczne to się jeszcze zmieniają, ale jak na przykład ktoś nie wynosi miłości do czytania książek, do poszerzania swojej wiedzy, jak ktoś deklaruje, że w zasadzie wystarczy mu to, czego się tam w szkole i nauczył, no to jest trochę kłopot. A to mam do was w takim razie pytanie i nie chodzi mi teraz o analizę merytoryczną tematu, bo to jest temat na godziny i tygodnie i będzie się ciągnąć na temat. Chodzi mi oczywiście Jan Paweł II, kwestie pedofilii i tak dalej, ale mi chodzi o kontekst polityczno-społeczny i tego, co się zadzieje w najbliższych miesiącach, czy może krótkich latach. To znaczy, no bo oczywiście PiS znowu dostał polityczne złoto. Mi się wydaje, dobra. Uważają, że dostali polityczne złoto. Wybory zarządzili na 15 października, czyli dzień przed Dniem Papieskim. Ale właśnie o tym... Nie, ale Dzień Papieski w niedzielę jest obchodzony. Właśnie tego dnia. No więc, ale dobra, złapali to jako cudowny prezent, a niektórzy twierdzą, to był spisek w ogóle wielopoziomowy, ale nie idźmy tą drogą. W TVN-ie. Z udziałem Ameryki. Nie, lepiej, słuchaj. To PiS, rozumiesz, nadał tą sprawę... Marcinowi Gutowskiemu. Serio, TVN... Które przecież nie, tak, jest katolikiem. Tak, w tej interpretacji PiS uwolnił archiwa w Krakowie, żeby odpalić TVN, żeby wrzucić ten temat, żeby PiS... Serio, ale ty nie wymyśliłem, to Giertych. Serio. Ty się nim zajmujesz, więc wiesz. Ja bym tego nie wymyślił. Ale teraz zupełnie na poważnie. Jakie będą, czy będą konsekwencje, czy nie będą konsekwencje? Bo jedni mówili, że to jest właśnie fantastyczny prezent dla PiS-u już. Że to z kolei uruchomi z drugiej strony, że to po prostu proces laicyzacji pchnie jeszcze szybciej i jeszcze szybciej. No więc jakie jest wasze zdanie, co będzie się wiązać z dyskusją wokół Jana Pawła II i... Ja kilka dni temu rozmawiałam z panem senatorem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, PESEL, który... Posłem jeszcze. O co ja powiedziałem? Senatorem, posłem, oczywiście to posłem. To już zdradziłeś. Nie, posłem. Panem posłem, który, no, PESEL też jest zwolennikiem ochrony dobrego imienia Jana Pawła II i zwolennikiem tego, żeby na tym zbijać swój kapitał polityczny. Na razie potrzebują 8%, chcą 20%. Tak powiedział. Tak powiedział, chcą 20%. Ja śmiem twierdzić, że im się to nie uda i nie uda się zbijać kapitału politycznego na Janie Pawle II, bo on umarł w 2005. Dość dawno, a myślę, że gra będzie... Magda? Gra będzie o tych młodych. Żołnierze wyklęci działali jeszcze dawniej, a PiS doszedł. Nie, ale gra toczy się o tych młodych, o tych, którzy nie pamiętają. To nie młodzi byli wyznawcami kultu żołnierzy wyklętych. Ale Ja tak trochę provokuję, ale... No więc historia jest też związana z tą książką taka, że książka jest już, wszystkie wywiady zrobione. Wyszła. Ale tak, ale mówimy o tym momencie, kiedy pojawia się ten słynny, najpierw książka o Werbeka, a potem reportaż telewizji, książka już jest... Reportaż Marcina Gutowskiego, podkreślajmy kolegów, zasługi kolegów dziennikarzy. Tak, w Czarnobiem. I pojawia się, zamknięty temat z książką, dzwoni do mnie wydawca, mówi, słuchaj, musimy dorobić jedną rozmowę, musisz wymyślić jeszcze kogoś, jakiegoś rozmówcę, musi być klamra. Tą klamrą jest oczywiście papież.
Ale wiesz, to nie wiadomo, co się zdarzy. Poczekajmy tydzień, może półtora, co będzie. Tutaj może kogoś zdziwię, ale rozmawiam z jednym z moich znajomych, który jest blisko partii rządzącej, czyli PiS-u. Blisko czy wy? Jeszcze ktoś taki z tobą rozmawia? No, ale to są historie z dawnych czasów. A on mi mówi, kolego, teraz autostrada. Podziękujcie na Wiertniczej, na Czerskiej. Tak, teraz autostradę nam otwarli. Ja mówię, ale co? On mówi, no jak to co? To jest prosta operacja. Najpierw miliony ludzi na ulicach 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża. Potem w maju, 18 maja, urodziny papieża wszędzie. Akademie, podkreślanie, otwieranie, ławeczki papieskie, skwery, pomniki, super. W czerwcu i w sierpniu dni papieskie w miastach, które odwiedził Jan Paweł II. Ile jest takich miast? Ja mówię, nie wiem, 50? 53. Czyli jedziemy. No i potem na finał, słuchajcie, to było dzień albo dwa po... Emisji. Po tej uchwale ze zdjęciami papieża. W Sejmie. Mówię, dzień albo dwa po, więc jeszcze perspektywa. Mówię, no a finał, dzień papieski i wybory. Ja mówię, no ładnie sobie to wymyśliliście. I mówię, to nikt nie czuje jakiegoś niesmaku. Jak się tam niektóre osoby z tymi zdjęciami papieżami fotografują, tu pada kilka tam różnych nazwisk, no i proszę się, to fotografują się, bo tak trzeba. Obrazek, no. Pracowałeś w telewizji, wiesz, co jest najważniejsze. I to mnie trochę przeroziło. Myślę sobie, no to jednak rzeczywiście może coś jest na rzeczy, że to jest jakiś game changer. I został tylko dzień papieski, nie, tak? I rozmawiam z Januszem Majcherkiem. Który też uważał, że co on mówi, nie trzeba się tego bać tematu, trzeba podejść do niego. To już mówi, on mi mówi, który z Januszem pracowaliśmy się, poznaliśmy się w czasie krakowskim na początku lat 90. To był taki dziennik wydawany w Krakowie Niezależny, którego redaktorem naczelnym był Jan Polkowski, laureat Orła Białego, wicenaczelnym był Ryszard Terlecki, obecnie wicemarszałek, a jednym z takich, prawda, młodych, wówczas dobrze zapadających się dziennikarzy był na przykład Wojtek Czuchnowski. Więc widzicie, no, początek lat 90. super. No i on mi mówi, Majcherek mi mówi, słuchaj, to może być zupełnie inaczej, ale trzeba obserwować. I jak tą rozmowę robiliśmy, potem jeszcze autoryzując ją, właśnie ostatnia zamykająca, postraszymy was papieżem, to on mówi tak, to może trochę być tak, że oni próbowali wywołać temat i nagle się okazało, że ten temat nie rozpalił emocji u ludzi. Bo ludzie mają wątpliwości. Nawet nie to. Mają wątpliwości. Ja myślę, że zobacz też, co się zdarzyło w TVN-ie. Początkowo się wydawało, że to będzie taki materiał, wokół których ta niekończąca się dyskusja. On też spadł, to znaczy nagle się okazało, że tam też... Myślę, że to już nikogo nie grzeje tak naprawdę? Ja uważam, że nie był do końca dopracowany. To znaczy wiele rzeczy, które zostało, użyję określenia, zinterpretowane w tym materiale przeciwko Pawłowi, moim zdaniem na przykład wręcz jest po jego stronie. Na przykład kwestia ówczesnej polityki wysyłania do zakładów psychiatrycznych, do szpitala psychiatrycznego księży, którzy byli skazywani na pedofilię przez sądy państwowe. Ja wiem, że oczywiście to nie było tak, jak powinno być, zwłaszcza z naszej perspektywy, ale z perspektywy lat 60., 70., wydaje mi się, że wcale to tak papieża nie obciąża jako ówczesnego szefa tych, tak jak przynajmniej to zostało w pewnym sensie też medialnie wykreowane. I teraz jest sytuacja taka, że poza tym ludzie muszą mieć, i to Majcherek, niewierzący człowiek, mówi, słuchaj, ludzie muszą mieć punkty odniesienia. A dla nas punktem odniesienia z naszej historii dzisiaj jest Jan Paweł II i Wałęsa. Tak samo jak punktem odniesienia dla ludzi przed II wojną światową był Piłsudski, nawet jak go nienawidzili. Jak, prawda, popatrzymy sobie na inne kraje, tam też jest sytuacja taka, że no są tak zwane pomnikowe postacie. I u nas, zobaczcie, jak został wygaszony temat pierwszego, kto zostanie pierwszym ojcobójcą, prawda, trzeciej RP. Czyli kto przewróci ten pomnik Jana Pawła II, no bo to jest ojciec ojczyzny w jakiś tam symboliczny sposób. Myślę, czyli generalnie, że stawiasz tezę, że strzał TVN-u się okazał za słaby, w związku z czym też reakcja PiS-u jakby nie ma wystarczającego wiatru. PiS się zorientował, że to jest tylko bardzo wąskie, oczywiście wąskie grono, właśnie to najbardziej kościelne. I stąd są też podtrzymywanie jednak było tego przekonania, że czyli my za mało ich jest po prostu.
I po drugie, zobaczcie, już był rok temu chyba była też taka symptomatyczna historia, dzieci głosowały za patronem szkoły. Jan Paweł II przegrał z księżną Daisy we Wrocławiu. Myślę, że to na pewno spowodowało, że oni się też zorientowali, że to nie jest taki temat, który jakby rozpali na nowo Polskę. Natomiast oczywiście ja to będzie wykorzystywane, tylko w inny sposób. Ale my tak rozmawiamy o takim wysokim poziomie, o wielkiej polityce, a chyba 10 takich filmów zrobił już Gutowski o pedofilii w kościele w TVN-ie. Ale to nikt mu nie odbiera tego. Napisał też książkę Bielmo. I w tej książce Bielmo jest taka oto scena. McCarrick, czyli pedofil, biskup ze Stanów, kardynał przyjeżdża do Jana Pawła II za pośrednictwem Dziwisza zaproszony do Watykanu, przyjeżdża z młodym chłopcem. Ten młody chłopiec ma audiencję u Jana Pawła II, zamykają się w pokoju i ten chłopiec mówi Ojcu Świętemu, że jest od lat dotykany, molestowany i gwałcony przez kardynała McCarricka, a Ojciec Święty go błogosławi i każe mu wyjść. I ta scena jest opisana w książce Bielmo. Ja bym oprócz tej wielkiej polityki, skutków, wpływów, myślenia o tym, co ten Jan Paweł II dla nas znaczy, pamiętała też o tych wszystkich ofiarach, o tych wszystkich scenach, i tu mówię w cudzysłowie, opisanych przez Gutowskiego i przez innych ludzi, którzy sprawą się zajmują. Tylko to nie wpływa na wybory polityczne ludzi. Dlatego mówię, że oprócz tej mówienia i myślenia o wielkiej polityce, wyborach politycznych, pamiętajmy, że są konkretne przypadki, konkretne sytuacje i o tym też trzeba rozmawiać. Ja tutaj absolutnie nie chcę Marcinowi Gutowskiemu odbierać zasług. On rozmawiał z tym człowiekiem, teraz już bardzo, bardzo dorosłym. Zasług, które ma w ujawnieniu, zwłaszcza, że robił to też z pozycji człowieka wierzącego, co pewnie też dla niego było trudne. No opisuje to w Bielmie właśnie. Dokładnie tak, ale nie chcę mu odbierać tutaj tych zasług i one są absolutnie niepodważalne. Natomiast wiadomo było, że ukazanie się reportażu poświęconego papieżowi jeszcze w takim kontekście, no jednak tego zrzucenia z pomnika, pamiętacie, że od razu dwie panie polityczki się ustawiły na ulicy Jana Pawła II w Warszawie i zażądały zdjęcia, tak. I wiem też, że jaka była reakcja w kilku środowiskach politycznych. Znaczy, bynajmniej nie posądzałbym go, nazwijmy to, klerykalizm. Czyli broń Boże, ręce daleko od pomników, od tabliczek z nazwami ulic, placów i tak dalej. Ręce jak Natomiast, proszę Państwa, tutaj w tej książce jest rozmowa z Błażejem Kmieciakiem, do niedawna szefem Komisji do Spraw Pedofilii, tak to się w skrócie. Ta komisja ma długą nazwę, ale to jest historia człowieka głębokiej wiary, katolika, całkowicie... Który chciał być księdzem. Jest ojcem na czwórki dzieci, tak? Ojcem czwórki dzieci, jest profesorem na Uniwersytecie w Łodzi. I to jest też historia o wielkiej klęsce, jaką poniósł w relacjach z Kościołem i w relacjach z politykami, prawda? On próbował otworzyć te cholerne archiwa diecezjalne, kurialne. Dobrze odmieniam księżę Kazimierzu, tak? Dobrze. Ale wiesz, nawet tu jest inna historia. I wszędzie blokada, nieodbierane telefony, niszczenie, upokarzanie, upodlanie go. Do niego dzwoni i mówi, co, to ty już jesteś jak ci mordercy popiełuszki. Tak, morderca popiełuszki. Więc to jest taki... A Tomek Terlikowski, bo ktoś mówi, też miałem ostatnio takie spotkanie z kolegami, akurat dzień przed tym, jak arcybiskup Jędraszewski dostał to odznaczenie, to myśmy mieli też rocznicę święceń, tylko tam u nas... Ale jaka mowa ciała, to odznaczenie. Nikt nie dostawał żadnego odznaczenia, ale spotkaliśmy się i rozmawialiśmy. Nie troszczysz o Polsku. To właśnie. Ale tam było kilku kolegów, którzy się troszczą i byli rozczarowani, no ale okej. Okay. No i rozmowa była taka, dyskutujemy i nagle ktoś mówi, a bo wiesz, ten Terlikowski to jest koniunkturalista, bo on teraz wyczuł, jaka jest jawie ludzie. I właśnie mówię, słuchaj, poczytaj sobie to, co Tomek mówi, dlaczego nastąpiła zmiana. To mówi Błażej Kmieciak. To w innym trochę wymiarze, ale też Monika Białkowska też o tym bardzo otwarcie i odważnie. Czy ludzie, którzy są bardzo głęboko wierzącymi katolikami, bardzo zaangażowani, czasem jak się zderzają z konkretem, takim właśnie w jego pracy, no bo Tomka też przebudziła ten słynny praca przy raporcie na temat jednego, znaczy tego dominikanina,
przestępcy seksualnego. Później jeszcze jakieś inne rzeczy zaczęły wychodzić. I ci ludzie się zderzają i mówią, no nie, to znaczy ktoś nadużywał też naszego zaufania. Bo mówił nam, nie, to my tutaj wszystko będzie dobrze, ładnie, a nagle się okazuje, że jednak... Że nie, arcybiskup Wesołowski, pamiętacie, panowie? Arcybiskup Nuncjusz na Dominikanie, pedofil, w zasadzie no, predator seksualny, tak? Skazany przez sąd watykański. Skazany przez sąd... Ale umarł niestety. No, ale zanim umarł, to a propos otwierania oczu, a propos zderzenia się z rzeczywistością kościelną, koledzy dziennikarze byli jeszcze jak żył, w Watykanie obsługiwali jakieś uroczystości i spali w domu świętej Marty? To możliwe? Zanim Franciszek był Franciszkiem. To może, teraz. I się okazało, że na śniadaniu spotykali przez 3 dni z rzędu skazanego arcybiskupa Wesołowskiego, który nie był w żadnym więzieniu, który nie był w żadnym odosobnieniu, tylko żył jak pączek w maśle. I to zderzenie z rzeczywistością gdyby on wyszedł poza mury Watykanu, czyli poza plac świętego Piotra, policja włoska musiałaby go aresztować, ponieważ był ścigany przez wymiar sprawiedliwości Dominikany. To miał strasznie księże Kazimierzu siedzieć w tych murach watykańskich. Masz rację. Tam oczywiście jeszcze inna historia też, znaczy w tym sensie, że uważam, że akurat ten proces powinien się toczyć szybciej. To powinno być podane do publicznej wiadomości. Tak tylko dla naszych widzów powiem, że ogłosili werdykt taki końcowy, finalny procesu przeciwko arcybiskupowi Wesołowskiemu 2 dni po pogrzebie. Znaczy to... A on nie był z honorami chowanym przypadkiem? Biskup Szkodeń był przewodniczył mszy. Nie był z honorami, ale... Czy w polskich realiach w ogóle w którymś momencie politycznej jest możliwa jakaś komisja prawdy, która by... Była, no działała ile lat? Ciągle działa. No, Komisja Prawdy, Komisja do Spraw Zbadania Pedofilii. No jest, nie, działa. Ale nie, komisji nie ma. Natomiast takie nie ma. Natomiast teraz się zaczęło mówić bardzo, zwłaszcza też po tym, co Krzyżak z Litką, z Piotrkiem Litką, pan Krzyżak ogłosili, że jednak muszą tutaj być... Przypomnijmy, co ogłosili. To chodziło o ogłoszenie 2 tygodnie temu w Rzeczpospolitej. Trzy tygodnie zostały ogłoszone lista księży, którzy w czasach PRL-u zostali prawomocnymi wyrokami państwowych sądów skazani za molestowanie dzieci. To jest od lat 40. do 70. i lista obejmuje ponad 160 nazwisk, a jest około 1100 ofiar, czy 1300, nawet już nie pamiętam. W każdym razie... Molestowanie, gwałcenie, wszystkie przestępstwa, które miały podłoże seksualne. Czyli tam są też, no ale też i pedofilia jest oczywiście, bardzo często. I to są straszne historie, bo w tych aktach sądowych są na przykład przypadki, gdzie ktoś nie tylko, że na przykład nieletnią dziewczynkę zgwałcił, ale potem, kiedy ona zeszła w ciążę, skierował ją na aborcję. Znaczy to jest po prostu straszne historie, po prostu nikt się oczywiście żadnej opieki tym ofiarom i tak dalej. To jest podzielone na diecezje, to też można popatrzeć w jakich rejonach nazwiska. I potem dwukrotnie prymas zadeklarował, że musi powstać komisja z dostępem, no, wyjaśniająca to na podstawie dostępu do akt personalnych też, czy historycznych. Na czym polega problem? Że na taką komisję musi się zgodzić 42 czy 44 chyba biskupów diecezjalnych. Każda diecezja rządzi się swoimi prawami. No to wiemy, jak to się skończy. Taka ciekawostka, zupełnie przypadkowo, od 1 stycznia w archidiecezji krakowskiej archiwum jest zamknięte i ma do niego dostęp tylko kanclerz. Ksiądz, który był dyrektorem tego archiwum, został zwolniony i nie funkcjonuje, ponieważ są jakieś prace, jakieś ważne prace renowacyjne czy jakieś inne, no i to utrudnia dostęp. Więc... Jaka jest gwarancja, że nie są już od dłuższego czasu czyszczone te archiwa kościelne? Prawie niemożliwe, żeby wyczyścić wszystko. Archiwa nie płoną. Ale dużo wychodzi. Archiwa kościelne też dlatego mają taki dobrą renomę, że tak powiem, na rynku prawnym, ponieważ one są, znaczy tak, archiwa personalne oczywiście to jest w gestii danego biskupa diecezji,
Zwykle się ujawnia teczki, zawartość teczek personalnych 50 lat po śmierci, czyli to jest okres powojenny, chociaż czasem, jeśli biskup wyda zgodę, to można uzyskać wcześniej. Znowu wam tu opowiem historię, która może niektórych zaskoczy, ale w latach 90. z ówczesnym redaktorem, wicenaczelnym Czasu Krakowskiego, Ryszardem Terleckim, pisaliśmy duży tekst o procesie Kurii Krakowskiej. No i był potrzebny nam tam w tym procesie kilku duchownych, zostało skazanych na karę śmierci. Ksiądz Lelito między innymi. I kilku na długoletnie więzienie. Ponieważ ksiądz Lelito już nie żył, bo jeszcze niektórzy inni żyli, ale Lelito nie żył, więc Terlecki mówi, słuchaj, może byś tam pogadał w tej kurii, żeby może nam, by otworzyli. Nie, żeby nam przynajmniej żeby teczkę zobaczyć. Wiesz, mówi, on miał zaufanie do mnie, ja poszedłem do kardynała Macharskiego, mówię do kardynała, że taka i taka sytuacja, tekst. O, tekst, mówi, no ja mówię, no to będzie ciekawe. Ja mówię, no tak, ale potrzebujemy zobaczyć. No Lelito tu jest jeszcze, umarł w latach chyba tam 60., no w każdym razie nie ma tego okresu. Ksiądz kardynał musi dać zgodę. Kardynał dał zgodę na to, znaczy po prostu siostra przyniosła tą teczkę, przeglądam ją. Słuchajcie, w tej teczce jest jeden wartościowy dokument, który matka tego księdza pisze do ówczesnego prezydenta Bieruta, prośbę o ułaskawienie i tam załącza jakieś, znaczy dlaczego, no matka i jest odpowiedź negatywna, no, ale ksiądz na szczęście w tej celi śmierci przeżył jeszcze tam kilka lat i został potem zrehabilitowany. Ale odpowiedź negatywna, ale to jest jakiś dokument historyczny, a reszta same donosy. I to donosy krańcowe. Od zrobienia z niego najgorszego, prawda, grzesznika, po jakieś tam, prawda, że się nie liczy z parafią, że, albo że rozdaje pieniądze parafialne na prawo i lewo tam i tak dalej. No i oglądam to i mówię do kardynała Macharskiego, księże kardynale, facet został skazany na, no wtedy nie powiedziałem facet, ksiądz został skazany na karę śmierci, a w tej teczce są jakieś donosy. A kardynał mówi, no widzisz, no bo donosy najłatwiej napisać. A jakby trzeba było wytłumaczyć to, że on tam się w ogóle w tym procesie znalazł, to dużo trudniejsza sprawa. Niech sobie nawet nie zadał potem trudu, żeby w jego teczce personalnej były kwestie właśnie o ułaskawieniu, o rehabilitacji. Ten chyba nawet nie został zrehabilitowany, ale ułaskawiony, potem powrócił. Dlatego ja też mam trochę ograniczone, powiedziałbym, zaufanie do tego, że w tych teczkach personalnych tam będzie wszystko. Będzie natomiast na pewno bardzo dużo informacji o tak zwanym przebiegu, gdzie kto, gdzie był, w których latach, bo to Kościół bardzo, powiedziałbym, skrupulatnie odznacza. A czy w Kościele jest ktoś, w sensie człowiek, ludzie, frakcja, która by, znaczy, chciała takiego całościowego oczyszczenia po prostu? Ja mogę powiedzieć, ksiądz Kazimierz Sowa, no, ksiądz profesor Kobyliński. A wiesz, no, jeszcze jest kilku... Fundacja Świętego Józefa z Martą Titaniec i... Jeszcze, no nie, no, nie, no, nie, no. Nie, masz rację, nie, masz rację. Znaczy, kilku księży i koniec, de facto. Bo księża to wiesz. Ale zapytał o Kościół, a nie... Instytucjonalnie dzisiaj mamy jedno środowisko, któremu patronuje prymas, na które złożyli się nie bez trudu. Prymas Polak. Prymas Polak, na które złożyli się nie bez trudu i nie bez, że tak powiem, takiego mocnego wręcz, mocnego no, apelu, tak powiedziałbym, biskupi i księża w Polsce. To jest Fundacja Świętego Józefa, która, jestem przekonany, że ci ludzie, Marta Titianiec, która jest szefową, ksiądz Piotr Studnicki, który tam pracuje, jeszcze kilka innych osób, oni są zainteresowani i są też bardzo pozytywnie oceniani choćby przez Błażeja Kmieciaka, ale prawda jest też taka, że oni mogą robić pewne programy prewencyjne, czy też deklarować otwartość, a jeśli potem idzie pismo nawet z Komisji Państwowej, to nagle się okazuje, że my mamy zamknięte. Benedykt XVI był takim człowiekiem, który chciał oczyszczać księża Kazimierza, Kościół i cały Kościół. Natomiast odsunął się, czy też został odsunięty. I tu mogę zrobić małą reklamę, bo na początku stycznia, zaraz po śmierci Benedykta XVI, rozmawiałam tak z księdzem profesorem Kobylińskim. I ten wywiad Państwu naprawdę serdecznie polecał, bo on opowiada, wyjaśnia całą drogę Benedykta XVI. Ku oczyszczeniu Kościoła, jego zabiegi, żeby to zrobić. No i poległ najpierw
psychicznie, a teraz już nie ma po prostu. Na pewno jego rezygnacja miała jakiś miała związek z, że tak powiem, z niemożnością. Z tym, że tak, albo że też nie może. Z tym, że zaczęły wypływać jakieś dokumenty i tak dalej. Przecież w Atelix jest też. Jakie dokumenty? Dokumenty z prywatne dokumenty papieża. Jeden kamerdyner, który pracował w Watykanie, świecki człowiek, wyniósł te dokumenty i potem zostały one opublikowane. No, taka słynna była wtedy afera w Rzymie przez jednego z dziennikarzy. No i to spowodowało, że myślę, że też papież utracił jakby trochę zaufanie do swojego otoczenia. Czyli czy przełom w Kościele może nastąpić tylko po zmianie władzy politycznej? W sensie, mówiąc w uproszczeniu, dopóki będzie rządzić PiS, nic się nie zmieni, bo obydwie instytucje, znaczy i PiS, i Kościół są wzajemnie zależne i po prostu w interesie ich obopólnym jest niedokonywanie żadnych zmian. No, no i pytanie, to jest jedno, i pytanie, czy jeżeli kiedyś nastąpi ta zmiana polityczna, to też czy tak naprawdę nastąpi, jeśli chodzi o sprawy kościelne, no. Bo się nagle, nie wiem... W zeszłym roku Szymon Hołownia, księdza Kazimierza Sopy, przyjaciel i bliski współpracownik przez lata, bo razem kierowaliście przecież religię. Wspólne 8 lat. Wspólne 8 lat. On jako polityk już ogłosił taki w wielu podpunktach, 14 czy 16 punktów dotyczących rozdziału Kościoła od państwa. Lewica ma też taki program, nie wiem, jak jest z Platformą. Platforma ma już zrobione też z kolei. A kto za nim stoi? Ksiądz, chciałam powiedzieć, Jarosław Makowski, czy kto? Nie. To jest, zostało wypracowane przez... Rzecznika Platformy pytam, trzeba o źródeł pytać. Nie. Wiem, dlatego że akurat się tutaj rozmawiałem z Szymonem, ale w ogóle w tej książce chciałem uniknąć polityków, ale dla Szymona zrobiłem ten wyjątek też dlatego, że wiedziałem też, o czym rozmawialiśmy przez te 8 lat, jakie były jego poglądy i nagle on wystartował jako pierwszy z tym, że to trzeba musi odciąć. Być radykalne. No był w samym środku, no przecież chciał być zakonnikiem, dwa razy był w zakonie. To było dla mnie też ciekawe, dlaczego właśnie Szymon to jako pierwszy taki dokument programowy swojego środowiska politycznego. Każda z tych partii ma jakiś rodzaj, powiedzmy, nowego otwarcia z Kościołem. Moja teza jest taka, że w każdym przypadku Kościół będzie przegrany. Jeśli przegra PiS, to opozycja demokratyczna będzie chciała demonstracyjnie pokazać jakieś nowe otwarcie. Jak to może wyglądać? Może to być jakaś nowa regulacja dotycząca nauki religii w szkole. Może to być likwidacja na pewno funduszu kościelnego. Zresztą ponad ile? 230 milionów, ale to w skali w ogóle wydatków państwa, to jest rozmowa w ogóle o pieniądzach w Kościele, bardzo ciekawa, z ekonomistą, który mówi o tych modelach też, jak to funkcjonuje w Europie, jak można to ułożyć transparentnie. Ale będą chcieli zrobić coś, oczywiście odcięcie się też jakby od Kościoła takiego instytucjonalnego w tym całym ceremoniale takim narodowo-bogoojczyźnianym, który przez PiS jest nadużywany. I to będzie oczywiście odebrane, no jednak nam coś zabrali, coś nam i tak dalej. Czyli będzie negatywne. A też negatywnie będzie, jeśli PiS zostanie dalej u władzy dla Kościoła. Dlaczego? Bo wtedy pójdzie taki przekaz, taki komunikat. Zobaczcie, czym wam groziła Lewica, czym ta lewaccy liberałowie z Platformy, czym ten Hołownia. A my dajemy wam gwarancję, że tylko z nami będzie jak było, jak jest. Czyli trzymajcie się nas, z głodu nie zginiecie. Boję się, że bardzo duża część księży właśnie tak myśli o przyszłości. I co, i wtedy będzie odchodzić coraz więcej ludzi od Kościoła przy takiej sytuacji? No bo dlaczego to będzie złe dla Kościoła? Dlatego, że stanie się Kościół wtedy zakładnikiem PiSu, ale wtedy się stanie zakładnikiem też w takim wymiarze, że po prostu też zablokuje, myślę, też różnego rodzaju aktywności ludzi. No. A potem przyjdzie kolejne pokolenie księży i będą zakładnikami Konfederacji Potem będzie to, co zdarzyło się już z niektórymi środowiskami, to znaczy potem przyjdzie ksiądz do Kościoła i będzie się zastanawiał, czy powiedzieć niedzielne kazanie do 5 pań siedzących w ławkach z prawej strony, czy do 3 panów i jednego zabłąkanego dziecka, które zajęło miejsce w ławkach po lewej stronie. Czyli puste kościoły. Tak, to jest na pewno to, co... A powiedz jeszcze, Magda, w tych twoich rozmowach o państwie kościelnym, to co cię najbardziej zdziwiło w ostatnim czasie, czy w ogóle w tych rozmowach, które prowadziłeś? Ja pamiętam bardzo dobrze rozmowę z Markiem Jurkiem o początku demokratycznej Polski, o tym, kiedy dyskusja o aborcji
była przez sam Kościół, przez Watykan, przez nuncjusza przesunięta na po pierwszej wizycie papieża. Niby palący temat, ale prymas Glemp na takim spotkaniu przed wyborami 1989 roku, na którym był Geremek, chyba Wałęsa i jeszcze kilku polityków mówił, przede wszystkim musicie podjąć sprawę aborcji, przede wszystkim to załatwcie, a czekano z tą aborcją do którego księżyca? Do 1993 roku. Nie czekano dlatego, że się bano elektoratu, że się bano społeczeństwa, tylko nacisnął na to, kto był wtedy nuncjuszem? Arcybiskup Kowalczyk. Arcybiskup Kowalczyk. I o tym świetnie mówi, świetnie opowiada o tym ciekawe. Marek Jurek, polityk konserwatywny, ultrakonserwatywny, ale niezwykle szczery. I za to go mogę powiedzieć, że uwielbiam Marka Jurka, tak. I... Ale wyznania. Wyznania do kamery, proszę Państwa. Tak, bo szczery, bo słuchaj, szczery, bo nie kłamie. Nie wyczytałem, że jesteś fanką UBEK-ów, a teraz. Naprawdę napisali u mnie. Tak? Nie. Wow. A, to polecam, tak. Dobrze. Dobrze. Swoje wiedzy. To wiesz, jakoś połączyli prawą ręką do lewego ale ucha. Ale my się znamy z braćmi Karnowskim. Braćmi Karnowskim od początku podstawówki. Tak, z rzecznikiem Jasiną. Od początku liceum, przepraszam. Z twoją nienawiścią do kościoła, że jesteś fanką UBEK-ów. Nienawiść do Boże. Ja mnie dosypałaś. Michał, Jacek, skąd u was taka mowa nienawiści w stosunku do mnie? Chłopaki, dajcie spokój. Szoki niedowierzanie. Szoki niedowierzanie. Natomiast to, że Kościół wstrzymał aborcję, bo aborcja, no właśnie, to Jarosław Kaczyński powiedział to nie tak dawno. Jak ktoś chce, ale to dlaczego? Może sobie jechać za granicę Marek, i zrobić. Ale Marek Jurek uważał, że to Marek Jurek uważał. Marek Jurek, on chciał, on był w tej trójcy, która. Bo chciał spokoju dla. Nie on chciał, tylko nuncjusz Kowalczyk chciał spokoju. Przed przyjazdem Jana Pawła II, czyli te nienarodzone dzieci były w głębokim poważaniu dla Kościoła. Nie znalazło tak się naprawdę. To w książce, ale podobne historie opowiadał o pewnych takich targach politycznych Cezary Michalski, który wtedy był świeżo nawróconym katolikiem, jak on to mówi, politycznym, walczącym z Pampersów. Przed Pampersami jeszcze Brulion. To był jeszcze czas Brulion, czyli Robert Tekieli i tak dalej. I on mówi, że po prostu oni tam oceniali, znaczy w ogóle byli zaskoczeni zachowawczością ze strony Kościoła. No Marek Jurek też był zaskoczony zachowawczością. On chciał, żeby od razu... Kościół mógł mieć wszystko, jak on to twierdzi. I cały ZHN. No i zresztą niektóre rzeczy... Tak, niektóre rzeczy też wtedy się Kościołowi formalnie udało, bo to mamy 93 rok, ustawa aborcyjna, konkordat podpisany, który potem czekał na ratyfikację. A ratyfikował Kwaśniewski, religia wspominany już. Od 90 roku na mocy rozporządzenia, nie ustawy, tylko rozporządzenia ministra Samsonowicz. No tam jest bardzo dużo takich rzeczy, które się działy. Ja też pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z arcybiskupem Gocłowskim, zresztą tu wspominanym, i on powiedział mi, no ale wiesz, zobacz, i to się wtedy pozamykało się sprawy, tematy i był tragwedej, pokój Boży. Nie mieliśmy problemów. Znaczy, tak to się patrzy dokąd, na tę historię. Ale uwaga, dokąd nie mieliśmy problemów? Tak naprawdę to jest paradoks, ale wszystkie te napięcia dopiero urosły trochę też po śmieci papieża. Znaczy jeszcze, ja uważam, nie, że jeszcze... zapisu urosły księże kasku, no zapisu. Po papieża to jest 2005. No tak. I teraz ja uważam, że tak, jeszcze pierwszy rząd PiSu i pierwszy rząd Tuska, to była jeszcze taka... Państwo Kościół Sielanka, to sobie tam... Łagiewnicki, Toruński, tak, i tak, tak, te wszystkie takie legendarne historyjki bajkowe, ale to była Sielanka. I nagle, wyobraźcie sobie, że jest ta słynna historia z... Tusk ogłasza na jakiejś konwencji przed chyba wyborami 2011, że nie będzie klękał przed księdzem. Pamiętacie tą historię? No to nuncjusz apostolski ówczesny, Celestino Migliore, dzisiaj potem w Moskwie, a teraz w Paryżu, pisze depeszę, którą ujawnia zresztą ten dziennikarz w WatiLeaks, w tych dokumentach tajnych, w tak zwanych do Watykanu, pisze depeszę, że wszyscy oceniają, że to jest zmiana w ogóle, że tutaj nas będzie wojna, czy może nie użył słowa wojna, ale że będzie konflikt, zaostrzenie relacji państwo-kościół, że to jest bardzo zły znak, biskupi są w szoku, jak mógł coś takiego powiedzieć. Znaczy, to było hasło kampanijno-wiecowe. Zresztą on jeszcze dodał, że nie będzie przeklękał przed księdzem, ale przybyło odklękania jest Pan Bóg i Kościół i tak dalej. To już się nie przeliło. Ja się w ogóle śmiałem, kiedy przeczytałem tą depeszę właśnie w tej publikacji, to się w ogóle się śmiałem, bo on tam używa określenia. Tak ostro nie reagują nawet rządy Kuby
i chyba Haiti, czy coś tam, były tam jakieś napięcia, nie wiem czemu skojarzenie z... Potem druga sprawa, Radek Sikorski jako minister spraw zagranicznych żąda od swojego odpowiednika w Watykanie, żeby zareagowali w stosunku do ryzyka. I oni, szok, tu w Afryce nam nikt nie dyktuje takich warunków, a tam się różne rzeczy dzieją. No a ja przypominam posła Nitrasa, który prawie już 2 lata temu powiedział, co on będzie, co opozycja co? Będzie robić z kościołem, piłowanie kościoła, a potem premier Tusk na spotkaniu w... Płońsku? W Płońsku z chlebem i powiedział o tym, że nie, jego babcia, kiedy od razu się wystraszyli. Tak, będę bronił w tym momencie posła Nitrasa, no bo... Ale ja w ogóle nie bronię. Ale ja teraz mówię o tym, co zrobił Donald Tusk. Donald Tusk się wystraszył jednak słów Nitrasa i od razu zaczął mówić o swojej pozycji. Nie, to weszło do jakichś potocznych uczenia, że poseł Nitras chciał, nie wiem, piłować katolików na jakichś stołach rzeźnickich, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że osoba z 3 szarymi komórkami IQ wokół 15. Ale wiesz o tym, że w mediach, zwłaszcza w społecznościowych i mediach prawicowych, nie ma czegoś takiego, że zinterpretujemy to tak, jak ktoś chciał powiedzieć. Nie, my to jedziemy po bandzie i wycinamy to jedno zdanie i koniec. Tak, to było dobre. No dobrze, drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję Wam za wizytę i spotkanie. Jeszcze raz. Czyli co? Tak, przed rocznicą wyborów powspominaliśmy o tym, co się z Kościołem od 1989 roku działo. 34 lata, panowie. Tak. O, właśnie sobie tak myślę. Czy wtedy uciekałem z seminarium na wybory, żeby jeszcze roznieść kilka plakatów, co nie było mile widziane. W internecie jest pierwsza strona gazety wyborczej. Ja przed 89 reprezentowałem przedziwną grupę młodzi się mogą śmiać, tak zwany, jak to było mówione, niewierzący praktykujący. Tak. Może z tym praktykowaniem to bez przesady, ale pochylałem równo. Mariusz Kamiński jakoś doszedł do tego wreszcie. A ja wtedy, proszę Państwa, byłam bardzo, bardzo mała. Tak. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, drodzy widzowie, jeszcze raz, że przez ostatnie pół roku pomagaliście tworzyć drugie śniadanie Mellera. Dzisiaj był odcinek 20, ostatni pierwszego sezonu. Teraz obiecuję, sprężę się, napiszę powieść nową. Mam nadzieję, że spodoba Wam się. Zresztą, Kazik, byłeś jednym z pierwszych, który mi dał wtedy wiarę z Czerwoną Ziemią, że będzie dobrze. Także dzięki. Tak. Jest, o, to taki jak amulet tutaj dzisiaj, że tak. Z tą drugą pójdzie dobrze. Więc biorę się, piszę drugą. Co jakiś czas coś na kanale postaram się Państwu dostarczyć i kiedy ogarnę pisanie, wrócę z nowym sezonem drugiego śniadania. Bardzo. A my zjemy scenografię, prawda? Jest czyściutka scenografia, umyta, a czego nie zjecie, to dzieci zjedzą. Nie, dzieciom nie odbiorę. Smacznego. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia.